Są różne trendy. Co parę lat pojawiają się nowe catchy frazy. sharing is caring. Teraz bardzo mocno stawia na to, żeby również standaryzować proces analizy. Team leader, Power Platform oraz SCM. Prawie 10 lat doświadczenia. Robert Jachowicz, dzień dobry. Cześć Marku. Miło tutaj odwiedzić Was w nowym lokum. Dziękuję. Ostatnio widzieliśmy się u Was, jak nagrywaliśmy serię o kobietach w IT. Tak, również w nowym biurze, także piękna rewizyta. Dokładnie. No to w sumie pierwsze mam takie pytanie: Czy jesteś w stanie tak krótko podsumować kobiety w IT? Jak faktycznie z Twojej strony, z tej męskiej strony, jak się z kobietami współpracuje? No bo można powiedzieć, że chyba z tego co pamiętam, większość z załogi to są kobiety. No i jak to z Twojej perspektywy w ogóle wygląda? Może nie większość, ale faktycznie dużo, dużo naszych koleżanek to, to kobiety. Moim zdaniem wprowadzają bardzo ciekawą odmianę, jeżeli chodzi o, o współpracę, o postrzeganie z sytuacji potrzeb klientów i takich sytuacji biznesowych. Agnieszka, nasz, ten, nasz prezes, wśród team liderów również trzy kobiety, de facto pozwalają nam często i w sytuacjach spornych znaleźć w łatwiejszy sposób konkluzję i, i zgodę. Okej. Okay. No i dzisiaj naszym tematem jest D365. Tak jest. System D365, a tak naprawdę ja zawsze z, również w rozmowach z klientami postrzegam to jako Microsoft wersję, jak to nazywam, czyli ekosystem Microsoftu pozwalający na rozwiązywanie potrzeb klientów. Okej, okay. a jaka jest różnica między nawem, bo wiesz, ja pamiętam, że kiedyś Microsoft miał swój produkt NAW oraz AX. I czy to jest rozwinięcie tych produktów, czy to jest całkiem inny produkt, inna gałąź? No Tak naprawdę z NAV, NAVision rozwinął się w Microsoft 365 Business Central. Z AX z kolei rozwinął się w Finance and Operations, czyli z jedna, z jeden i drugi program zyskały swoje nowe wersje. Ja, mówiąc o Microsoft zawsze postrzegam wszystkie, wszystkie dostępne aplikacje w Microsoftu, z którymi możemy pracować z naszymi klientami, które możemy oferować naszym klientom. Microsoft Wydaje mi się, jest jednym z nielicznych dostawców na rynku, który ma w, swoich, w swojej stajni oprogramowanie lub rozwiązania, lub narzędzia pozwalające tworzyć rozwiązania dla potrzeb biznesu, które są bardzo różnorodne w zależności od branży. Mhm. A ja, jeśli chodzi o metodologię, bo często pytamy właśnie partnerów, jak wdrażają, to jak jest w przypadku Microsoft D365. Metodologia to w ogóle taki temat, który dość dynamicznie rozwija się, rozwija się w branży, bo są różne trendy, co parę lat pojawiają się nowe catchy frazy, które wpadają na salony i wszyscy się nimi posługują. Ja lubię szukać standardu, i de facto to, co cenię sobie w Microsoft, to to, że po dostarczeniu faktycznie szerokiej, szerokiej gamy rozwiązań, szerokiej gamy narzędzi. Teraz bardzo mocno stawia na to, żeby również standaryzować proces analizy i samego wdrożenia, poszukiwania rozwiązań. Tak nazywany Success by Design. Także wszystko zaczyna się od, od zaprojektowania, skupiony na procesie. To Dość, dość świeżo, chociaż już od dawna koncepcja była tworzona. Tworzą biznes process katalog. De facto, w oderwaniu od samego rozwiązania, samego programu, standaryzują, szukają, szukają konkretnych procesów, zdefiniowanych od początku do końca, w których skupiają się na przepływy wartości w danej branży, czy generalnie w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki temu tworzą strukturę, wobec której łatwiej, jak to przy każdej standaryzacji, łatwiej i szybciej można osiągnąć, osiągnąć cel i zaproponować dostarczenie wartości klientowi. Okej, okay, a to wiesz, no bo teraz to, to, to też coś, co rozmawialiśmy w kuluarach, czyli ten AI, low-code, no-code, to w związku z rozwojem D365, jak Microsoft do tego podchodzi? No, bo mi się wydaje, że to też jest taki temat mocno seksji, ale pytanie: Czy trochę się już komuś to nie przejadło? Może to się przejść, bo ostatnio wszyscy wszędzie i, i zawsze o tym mówią: Wszędzie jakaś sztuczna inteligencja się przewija. Natomiast to, jak ja postrzegam sztuczną inteligencję, no, to jest jak internet w momencie, kiedy wchodził. Faktycznie teraz wszyscy o tym mówią, to jest trendy, bo, bo Chat GPT, bo z, z inne modele, które mogą generować obrazy, to, to jest fajne, tego nie było. Tak? To budzi z jednej strony ekscytację, z drugiej strony strach, bo co to będzie? Tak? Obecnie z modele, które tekstu wideo wyszły, pokazują, że wchodzimy w etap, w którym Prawda zmienia swoją definicję i de facto z poszukiwania prawdy my powinniśmy przejść w moment podważania jej. I wracając do, 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 do systemów, tu kluczem są dane. Tak jak firma jest tak dobra, jak zgrany jest zespół, który w niej pracuje, tak z, system jest tylko interfejsem do danych, które firma swoimi działaniami produkuje. I to jest przestrzeń dla sztucznej inteligencji, która będzie się rozwijać. Tak naprawdę to co widzimy teraz jest tylko tylko czubkiem góry lodowej, która z, chciałem powiedzieć z kwartału na kwartał, ale de facto te rewolucje dzieją się z miesiąca na miesiąc, tworzą się nowe rozwiązania które będą implementowane we wszystkich dziedzinach. Okej, okay, a nie widzisz gdzieś tutaj jakiegoś takiego właśnie zagrożenia? No bo wiesz, to kiedyś rozmawialiśmy o tym, że ludzie jakby bez zastanowienia, jeśli chodzi no, w tym wypadku o ChatGPT, GPT, bez zastanowienia podają tam różnego rodzaju informacje, tak? I ja osobiście boję się, że no, ta sztuczna inteligencja oczywiście uczy się ciągle, ale że ktoś może faktycznie podać jakieś wrażliwe dane, których nie powinien gdzieś udostępniać. No... Niestety, nie każdy zawsze myśli o tym, jak bezpiecznie poruszać się po ulicy, a co dopiero po internecie, także tutaj bywa różnie, natomiast pod kątem biznesu i przede wszystkim właśnie produktów Microsoft, który pozwala na wykorzystywanie wszystkich, wszystkich modeli z sztucznej inteligencji wewnątrz swojej domeny ażurowej, która zapewnia bezpieczeństwo naszych danych i również zapewnienie, zapewnienie producentów, że modele są doszkalane w sposób kontrolowany. Czyli my, tworząc je, decydujemy o tym, jakie, jakimi danymi je modelujemy, a które są tylko i wyłącznie przez nie, przez nie przetwarzane. Okej, okay. a właśnie, jeszcze w kwestii sztucznej inteligencji, to co z klientami, którzy nie są na D365? w ogóle, bo tu mówimy o D365, głównie Finance and Operations, cho, z, chociaż też często właśnie rozbudowujemy wdrożenia o wiele innych produktów, jak aplikacje crm czy Power Platform, którego yy, który, który kocham po prostu i wiem, że jest to rozwiązanie pozwalające na, na rozwój biznesu. Ograniczenie modyfikacji samego ERP-a które są problematyczne, nie ma co się oszukiwać, pomimo tego, że no, co mnie do uniknięcia czasami. Natomiast przy tak rozwijającej się technologii, w wychodzących aktualizacjach systemu no, co miesiąc, co dwa, potrzeba weryfikowania tego, czy to, co wyprodukowaliśmy, co jest poza standardem, przez przypadek w tym momencie nie wybuchnie moim zdaniem to jest praca, którą, której należy starać się uniknąć. W związku z czym budowanie czegoś, Poza samym standardem, nie, nie psucie tego standardu, nie modyfikowanie tego standardu, natomiast szukanie właśnie na stworzenia dedykowanego oprogramowania obok, dzięki Power Appsom, Power Pages'om czy Power autom Automate'owi, yy, pozwala na uniknięcie części tych modyfikacji. Okej, okay, no to jak rozmawiamy o Power, o power Platform i Power Appsach, to czy... To rozwiązanie Microsoftu możemy zastosować w zasadzie w każdej firmie, gdzie niekoniecznie są produkty Microsoftu. No bo wiesz, pytam, pewnie wszędzie będą produkty Microsoftu, bo on ma tak wiele tych produktów, ale to może skupmy się faktycznie na systemach RP. Czy możemy e, modyfikacje czy też rozwiązania Power Up zastosować gdzie indziej? Tak. Tu jest Platform platforma możliwości integracji z wieloma z rozwiązaniami, systemami, z bazami danych. De facto nie ma tutaj nawet konieczności do tego, żeby mieć jakikolwiek inny, inny system. Możemy dla z, z małych firm wyprodukować aplikacje i rozwiązania, które będą obsługiwać ich systemy bazując na licencjach. Nazwijmy to no, no Office plus, plus Power Apps, tak, żeby, żeby mieć szersze możliwości rozwiązań. Natomiast tak, tu D365 Finance and Operations jest tym największym produktem z, dedykowanym dla dużych. Biznes Central jest określany nieco mniejszym RPM dla średnich przedsiębiorstw. Natomiast no w dzisiejszych czasach nadal spotykamy się z tym, że, że firmy potrafią pracować na Excelach, na, na, na zeszytach i de facto nawet prowadzić bardzo, bardzo duże, prężnie rozwijające się biznesy, gdzie no de facto największym tutaj problemem jest bezpieczeństwo danych. Jak pracujesz na Excelu, fakt, że no to jest najbardziej powszechny i najtańszy system, jaki sobie może do zarządzania danych wymyślić. Natomiast to już jest ten czas, gdzie. Można pójść dalej i wyjść z tego Excela, wejść do Dataverse, zbudować sobie aplikację model driven pod procesy, które, które chcę, nawet nie wchodzić w, w aplikacje CRM-owe, gdzie te licencje są, są nieco wyższe. I też, co tak naprawdę jest bliskie mojemu sercu, bo no, oczywiście też pro, prowadzimy serwis, wspieramy naszych klientów y, y, po, po wdrożeniach. Natomiast uważam, że im więcej my z tej wiedzy przekażemy klientowi podczas wdrożenia zarówno jeżeli chodzi o, o rozwijanie samego systemu D35 Finance and Operations, jak i właśnie Power Up, tym większa korzyść jest i, i swoboda działania dla nich. Okej, okay, wspomniałeś o modelu Model Driven, jakbyś mógł to rozwinąć? Power Apps dzieli się na takie trzy, trzy różne rodzaje z aplikacji, które możemy stworzyć. Power Apps oparte na kanwie, Canva, Canvas zapsy, czyli takie gdzie mamy płótno, na nim możemy sobie, mamy wpływ na każdą, jedno, każdy jeden element, pełne User Experience, które jesteśmy w stanie odwzorować jak chcemy. Model Driven to jest tak naprawdę standard, z którego, który wywodzi się z aplikacji CRMowych, Czyli tu najpopularniejsze są CRM, Sales, Marketing, Customer Service czy Field Service. To były aplikacje no, dedykowane właśnie tak do obsługi najczęściej kontaktu z klientem. I tak naprawdę na tym stworzył się standard danych, który dalej rozwijał Microsoft, i z nich Powstała możliwość właśnie tworzenia aplikacji model driven, czyli opartych na modelu. Tu takim głównym czynnikiem, w którym odbywa się projektowanie procesów aplikacji, są dane, tabele zależności pomiędzy nimi. Oczywiście wszystkie, wszystkie procesy, które między tymi tabelami się układa, ale to właśnie projektowanie tej aplikacji polega na tym, żeby zdefiniować sobie z, zależności między z tymi tabelami, połączyć je odpowiednimi strzałeczkami i uzyskać ustandaryzowaną aplikację, która to się zawsze śmieje. No, generalnie, no model driven zawsze wygląda tak samo. No, może mieć różne funkcje, ale zawsze po lewo jest to, to, to samo menu. Górny, górny nagłówek wygląda tak samo. No można się nieco pobawić w projektowaniu formularzy czy widoków. Natomiast jest to pewne ograniczenie, ja troszeczkę w życiu miałem już wspólnego z projektowaniem graficznym, projektowaniem stron internetowych, dlatego te aplikacje kanwasowe są mi nieco bliższe. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność biznesową, no to model driven ma dużo większe możliwości w operowaniu większą ilością danych, kanwasy mają większe ograniczenia. Okej, okay, no to muszę tutaj zapytać jaki jest czas w ogóle wdrożenia tego, no bo tak jak opowiadasz to też wydaje się dosyć dużym, nie wiem czy mogę nazwać systemem, aplikacją? To Mocno zależy, tak? Patrząc po produktach i mniej więcej z danymi, które można spotkać w internecie, że no dużego RPA to tak minimum 12 miesięcy. Mniejszego biznes central, no, można już myśleć o sześciu miesiącach. Jeżeli chodzi o produkowanie takich dedykowanych parapek, no to to też mocno zależy od tego, co, co ona ma robić i czemu ma służyć. Można powiedzieć, że to jest najdynamiczniejsze oprogramowanie, które można, można wdrożyć, i tak naprawdę prostą aplikację jesteśmy w stanie dostarczyć nawet w miesiąc półtora. Okej, okay. a to czy, czy tutaj w przypadku APEC yy, też dochodzi jakaś taka kwestia, kwestia update'ów, upgrade'ów? Tak, i tu też yy, to, to, co jest istotne w ogóle Microsoft ma jest, yy, taki standard wypuszczenia regularnych yy, aktualizacji wszystkich oprogramowań. W tym dwa razy w roku są takie nazywane waveami, falami, duże aktualizacje, w których jest zawsze organizowana wspaniała konferencja, na której jest komunikowane, Ko komunikowane są wszystkie zmiany. Natomiast, tak, ta dynamika zmiany tego oprogramowania jest dość duża. I tu też to, co, na co chciałem zwrócić uwagę, bo. To jeszcze nie wybrzmiewa, na to jeszcze nie patrzyłem, bo dużo się mówi o kopilotach, że, że są czaty tu i tam, możemy zadać pytania. Już one zaczynają być funkcyjne, że możemy poprosić, żeby stworzył nam aplikację, zmienił coś na tej aplikacji, czy stworzył przepływ w Power Automate. Moim zdaniem te rozwiązania będą szły w kierunku właśnie również możliwości automatycznego updateowania z naszych rozwiązań do wykorzystania nowych, zaktualizowanych klocków. Microsoft. Okej, okay. wspomniałeś o co -Pilocie. Też kiedyś rozmawialiśmy z innym gościem o co zanim wystartował. No teraz zastanawiam się, to, na jakim etapie on teraz jest, jak to wygląda. Generalnie rozmawiając o Microsofcie, nie da się chyba nie mówić o copilocie. Co Będąc w zeszłym roku w Las Vegas na, na największym spotkaniu community, jeżeli chodzi o parę platform, tam zostało ogłoszonych 157 copilotów. Generalnie Microsoft produkuje copilota do każdego produktu, który ma, i to nawet patrząc chociażby na Appsy, na no to mamy copilota, który pozwoli, pozwoli nam najpierw zadać prompt, Zadać prośbę, pytanie, z jaką aplikacją my chcemy stworzyć. Dzięki temu on nam stworzy strukturę danych i przykładowe dane do tego zaprezentując nam ją jeszcze przed tym samym utworzeniem z aplikacji. W kolejnym kroku mamy drugiego copilota, który pozwoli nam to przeedytować i dopracować właśnie te, te nazwijmy rycinę samej aplikacji. I wchodząc w studio, czyli w kolejnym kroku, mamy kolejnego co-pilota, który z kolei pozwala nam z, już wykonywać czynności na samej aplikacji. OK, tutaj mi galerię, złącz z, ty, z tym źródłem danych, i to już jest w wersjach, które są generalnie dostępne. Część jest nadal w, w wersji preview. Natomiast dużo z nich jest bardzo duży nacisk na to, żeby stały się ogólno, ogólnodostępne. No i tu poza tymi elementami, bo ja najwięcej styczności mam z tymi co-pilotami, które są dla twórców, tak? które wspomagają proces tworzenia rozwiązań. Natomiast jest oczywiście też duża masa kopilotów, które są dedykowane użytkownikom, czyli odbiorcom z oprogramowania, pozwalającym, powiedzmy, przy pierwszym spotkaniu z aplikacją, zadanie pytania: No dobra, a co ja w ogóle mogę zrobić w tej aplikacji? I proszę bardzo, od razu otrzymasz, otrzymasz informacje. I co istotne, koncepcja kopilota, czyli. De facto, jednym z, również z produktów, y, których może nie wspomniałem wcześniej, jest Power Virtual, y, Power Virtual Agents, y, czyli właśnie możliwość tworzenia botów, z którymi możemy się komunikować. I Copilot to jest właśnie taki bot. I to, to jest aplikacja Power Virtual Agents, na której możemy wejść w edycję i możemy rozwijać tego Co-pilota, montować go w swoich aplikacjach, w swoich rozwiązaniach i dodatkowo jeszcze podsyłać, dodawać różne inne źródła danych, dopracowując go w sposób taki, jaki jest nam lub naszym klientom potrzebny. A to możemy stwierdzić, że yy, za chwilę klient będzie mógł samodzielnie rozwijać właśnie czy aplikację, czy system bez no, no bez nas, bez tych konsultantów, tak, bez filmów wdrożeniowych, czy, czy, czy raczej to się nie wydarzy? W ogóle koncepcja Citizen Developera, czyli, czyli montowania wiedzy na temat tego, jak korzystać i rozwijać rozwiązania Power Platform, bo tutaj to to, z, w to pole jest mi naj, najbliższe, bazuje na tym, że my Najpierw, chcąc zainspirować, przekazujemy wiedzę na tym, jakie to są narzędzia, i jak to działa, ponieważ to jest low-code, no-code, w związku z czym jeszcze teraz, właśnie wyposażone w co coraz mniej takie, powiedziałbym, zrozumienia, natomiast, no, powiedzmy, umiejętności tworzenia, czyli wygryzania się czasu, który trzeba poświęcić na to, żeby zrozumieć i potrafić coś tworzyć, potrzeba. Więc tak, to zmierza do tego, żeby klient, w momencie, kiedy pozna tę technologię, otworzył swoją wyobraźnię i zaczął, skoro już wykupując pewne, pewne licencje, ma dostęp do tej technologii, to dlaczego ma nie, nie tworzyć sobie, czy to kompetencji w dziale IT, czy wśród po prostu biznes userów, kompetencji do tego, żeby sami tworzyli sobie te rozwiązania. I to jest spójne z ideą sharing is caring. i caring, dokładnie, trzeba dzielić się wiedzą, uczyć się, dzielić się i powtarzać, no to, to, to być może ok, nie jest, to, nie, nie jest to spójne z tym, że okay, serwis zawsze musi mieć co robić, tylko serwis zawsze ma co robić. To, że, że my przekażemy wiedzę naszym klientom wcale nie ogranicza problemów, które i tak musimy rozwiązać, więc tak naprawdę tylko to, to pozwala znaleźć jeszcze więcej zastosowań i jeszcze więcej rozwiązań poprzez właśnie przekazywanie tego know-how jak się tym posługiwać, bo to po to jest. To jest proste i proste rozwiązania z klient może rozwiązać sam, a najczęściej kończy się to tym, że zainspirowany klient rozwiązuje sobie proste rzeczy. Ale wyobraźnia już myśli o rzeczach wielkich i, I te już robimy do razem dokładnie. Dobra, to tak jak rozmawiamy właśnie o low code no code to par appsach. Ja się zastanawiam czy w ogóle Microsoft ma jakiś taki plan, żeby szerzej wykorzystywać, żeby szerzej wykorzystać AI-a, nie wiem, w kwestii w ogóle wdrażania swoich produktów. Tak naprawdę mamy trzy, trzy takie podstawowe modele, które są, są rozwijane, na podstawie których budowane są wszystkie te rozwiązania sztucznej inteligencji, wykorzystywane w całej stajni Microsoftu. Tak? Jest to GPT, czyli ten, który znamy, z którym możemy sobie pogadać. Jest DALI, który pozwala na tworzenie obrazów i teraz już też idzie w, w kierunku, no, to już nazwany SORA, to jest ten model dotyczący wideo. Natomiast jest właśnie też model kodeks, który pozwala kodować na podstawie komunikacji z modelem GPT. GPT rozumie o co ci chodzi, kodeks wie jak to zakodować. CoPilot w Visual Studio czy w Githubie ma możliwości tworzenia kodu, weryfikacji kodu, z audytów bezpieczeństwa, co też jest bardzo istotnym elementem. Często zadawane pytanie tak, co, co z tymi, co stracą z, z pracę przez sztuczną inteligencję. No, czy, Prowadzenie internetu sprawiło, że jest mniej pracy na rynku. Nie, to tylko otwiera pewne możliwości, które na, następnie troszeczkę zmieniają, z, zmieniają strukturę, strukturę branży. Ci, którzy no, będą się bali i będą bardzo wstrzemięźliwie do tego podchodzić, no, gdzieś narażają się na to, że zostaną, zostaną w tyle. Natomiast to, w moim zdaniem, programiści wraz ze sztuczną inteligencją. I również właśnie tak, no chociażby patrząc na, na to, co mamy dzisiaj, wyobrażam sobie to, że uruchamiamy sobie nowe, czyste środowisko Finance and Operations i zaczynamy w rozmowie z, w rozmowie z czatem z, 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 omawiać poszczególne procesy, z, poszczególne procesy i obszary, i de facto skutkuje to odpowiednim oznaczeniem parametrów w systemie, tak, żeby z, z, zaczął się do tego dostosowywać. Okej. Okay. Dobrze. Robercie, to ja Ci dziękuję za ten odcinek i do usłyszenia w kolejnym. Dzięki, uprzejmie. Było miło jak zawsze.